mamy wielki sentyment do chleba i do soli. Ja dzisiaj jadąc tutaj, właśnie puściłem doktorowi SMS-a. Napisałem poselstwo rycerskie do wielkiego mistrza, ale nie dwa nagie miecze, tylko z chlebem i solą. I będziemy się tutaj dzisiaj łamać i dzielić. Chleb to jest symbol. I w tej chwili chleb jest bronią biologiczną. To, co śledztwo holenderskich dziennikarzy, proszę Państwa, E920 wpisujemy i widzimy wszystko. Jak włosy z zakładów fryzjerskich w Chinach trafiają do przyrody i robią z tego polepszać do chleba, ja to powiedziałem w Belwederze, na litość boską jesteśmy kanibalami, zjadamy Chińczyków, ale oni też jedzą ten chleb. I ci, którzy tutaj nas bronią, nie chcą nas kusić, co jedzą? Jedzą produkt, który po prostu jest normalnie bronią biologiczną. Tak się dzieje i tak się, i tego nikt nie... Ja wchodzę na bazar. Widzę kobietę, która jeszcze gdzieś tam tą krówkę ma. I ona stoi z tym mleczkiem, tak? I sanepid ściga ją po tym bazarze, tak? A co jest? A do Biedronki, do Kauflandu, do Lidla to oni sobie nie wejdą, oni tam sobie nie pozaglądają na skład chemiczny. To jest wszystko wołanie o pomstę do nieba. Co można więcej powiedzieć? Pieczemy chleb, wytwarzamy żywność domu, kupujemy żywność bio, tylko taka ma związki boru. Tam, gdzie jest bor, tam nie ma raka. Proszę Państwa, naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, jak kupujemy produkty, które są nafaszerowane chemią. Ta chemia ma swoje działanie. Chemitrasy, żywność, szczepionki. My jesteśmy truci po prostu masowo, zwłaszcza my Słowianie, bo przecież Niemców przybyło, a Polaków ubywa, tak? To tylko nas ubywa. Jakim prawem nas ubywa? Dlatego, że po prostu jesteśmy poddani depopulacji. Pora, żeby nasz marsz ruszył w stronę Urzędu Wojewódzkiego. Pójdziemy w stronę ulicy Piotrowskiej i skręcimy w lewo. Proszę, żeby ten baner z lekarzami, ten duży, i za tym dużym banerem z wizerunkami lekarzy ruszy nasz marsz w stronę Urzędu Wojewódzkiego. Tam się zatrzymamy i będą kolejne przemowy, po czym wrócimy z powrotem pod Izbę Lekarską, żeby przywitać doktora Huberta Czerniaka po tym niezbyt przyjemnym w jego życiu wydarzeniu, ale jak nas zobaczy, na pewno będzie mu raźnie, bo jesteśmy teraz tutaj z nim. Jesteśmy z tobą! 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 Jesteśmy z tobą!